Cześć, witam. Oto kolejna książka, partia książek, które ostatnio przeczytałam, a zauważyłam, że te filmy lubicie. Lewis Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów po drugiej stronie lustra. Przeczytałam tę książkę ponownie, bo przygotowuję dla Was sensacyjny i tajemniczy film, w którym tę książkę wykorzystam. Tracy Lawson, W miasteczku długowieczności, rok przy włoskim stole. Pokazywałam tę książkę w zakupach. Dziennikarka brytyjska jedzie do włoskiego miasteczka Campo di Mele, które znajduje się w górach, bo zainteresował ją fakt, że średnia wieku w tym miasteczku to 95 lat. No i właściwie nie jest to książka może odkrywcza, bo właściwie wiemy, dlaczego ci ludzie tak długo żyją. Przede wszystkim co? No, ruch na świeżym powietrzu, naturalne jedzenie, nieprzetworzone, oliwki, mało mięsa, wino. No, to wszystko, o czym wiemy i co zapewnia długowieczność. Aha, pszczoła, czyli miód, naturalne przetwory. A to znaczy dodatkowym elementem ciekawym w tej książce są przepisy, bo podzieliła autorka książkę na 12 miesięcy, styczeń, luty i tak dalej. I przy każdym miesiącu zamieszcza adekwatne przepisy. I jako, że wiecie, że ja jestem noga, to z tych wszystkich przepisów potrafiłabym zrobić tylko sałatkę z czerstwego chleba. Nie dosyć, że pyszna, ale też naturalna i niesprzyjająca tyciu. A nie do zrobienia dla mnie jest na pewno potrawa, która nazywa się tak. Soczewica z kiełbasą na świńskim ryju. Jeżeli Wy moglibyście zrobić, to zapraszam do lektury tej książki. Jest tu bardzo, bardzo ciekawy rozdział o włoskiej Wigilii. To znaczy, jakie potrawy jedzą w tym miasteczku ludzie podczas Wigilii. Oczywiście są to potrawy zupełnie odmienne od naszych. Książka bardzo ciekawa, na wakacje do Włoch, można ją ze sobą zabrać. A teraz książka, przy której się wzruszyłam. Wiesław Kot, Manewry miłosne. Najsłynniejsze romanse polskiego filmu. Od czasów przedwojennych do czasów najnowszych i filmu, zaraz Wam powiem, filmu z tym, Chyrą o tym księdzu geju, W imię. I co? No, nie będę Wam mówiła, bo to sentyment za sentymentem. Może pokażę tylko fotografii, a Wy już będziecie wiedzieli. Cybulski, Tuszyńska, czyli miłość z filmu Sonia Heinemann. Ósmy dzień tygodnia, tak. No, Olbrychski i Braunek, czyli Potop. Tutaj mamy co? O, Niech ci co wie. Co tutaj mamy dalej? O, i to jest mój ulubiony film o miłości. Krótki film o miłości. Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko. Jedna z części dekalogu Kieślowskiego. Kapitalny, kapitalny, kapitalny film. Kto jeszcze nie oglądał, zachęcam do obejrzenia. I co mamy? A, na koniec Sara. Linda. Lubię go w każdym wcieleniu. I ona jak się nazywała? Agnieszka Włodarczyk. A więc bardzo ciekawa pozycja. Królestwie roślin ogrodowych. Maja Popielarska. Mam duży ogród, nie lubię w nim pracować, ale lubię o roślinach ogrodowych czytać. Tym bardziej, że jest to książka bardzo pięknie ilustrowana. Maja Popielarska jest ekspertką od roślin, zresztą na pewno oglądacie jej programy telewizyjne. No i co jeszcze przeczytałam? Przeczytałam pewne czasopismo, a jest to Polityka. Polityka Wam powiem zaraz. Polityka numer 19, 9 maja. A w tej polityce, artykuł, który mnie zmroził jak żonę Lota, zamarłam w stuporze, jest artykuł pod tytułem TVBK o patostreamie. Oczywiście, Wy na pewno wiecie wszystko o patostreamie. Ja gdzieś tam słyszałam, ale gdyby nie afera z niejakim góralem, to właściwie nie przywiązywałabym do tego uwagi,
Ale tutaj ten artykuł, jak już powiedziałam, mnie zmroził, może przeczytam zajawkę. Biją się, wrzeszczą, przeklinają i piją na umór, a widownia w sieci jeszcze im za to płaci. Internet ma nowe gwiazdy, pato streamerów. Jeżeli zetknęliście się z tym zjawiskiem, a na pewno tak, to możecie mi napisać pod spodem, czy rozumiecie, dlaczego są pato streamerzy nowymi idolami i dlaczego ludzie za to im jeszcze płacą. Bo ja tego nie mogę zrozumieć. Oczywiście w tym artykule wypowiadają się bardzo mądrzy tam socjologowie, psychologowie i tacy inni, którzy starają się wyjaśnić to zjawisko. No ale ja jakoś tych argumentów nie mogę do siebie przyjąć. Więc napiszcie, co sądzicie o mediach społecznościowych w aspekcie takich degeneratów, patostreamerów którzy zarabiają na defekacji, bo może wtedy dzięki waszym głosom zrozumiem, bo przyjęłam już to do wiadomości i wiem, że walczyć nie chcę tu potępiać, ani walczyć, ani nic tam, ale może zrozumiem bardziej. Także pato streamem kończę ten film o tym, co przeczytałam ostatnio. Dziękuję, do zobaczenia.